Ja Dominik. Kamil. Trycja. Ja Anita. Michał. Ja Jolanta. Biorę ciebie, Agnieszko, za żonę. Biorę ciebie, Kamil, za mężem. Biorę ciebie, Karol, za męża. Biorę ciebie, Anita, za żonę. I ślubuję ci. Ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. Uczciwość małżeńską. Uczciwość małżeńską. Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi tak dopomóż. Panie Boże, wszechmocny. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył. Człowiek niech nie rozdzieli. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania dla małżonków i narzeczonych zatytułowane Na usługach Stwórcy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Najświętsza, Królowo Rodzin, prosimy, upraszaj łaskę Ducha Świętego, aby to rozmyślanie wydało we mnie owoc na cześć i chwałę Pana Boga i ku pożytkowi mojemu i moich bliźnich. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Amen. Świętokradztwo. Kto by przyjął dzieciątko w imię moje, mnie przyjmuje. Mądrość Boża ułatwiła człowiekowi spełnienie poważnych zadań życiowych, przydając im jakby na przynętę uczucie rozkoszy. I tak przyjmowanie pokarmu połączone jest z uczuciem smaku i z przyjemnością nasycenia. Gdyby ta potrzeba nie dawała się człowiekowi w ten sposób odczuć i gdyby jej zaspokojenie naturze jego przyjemnie nie dogadzało, wówczas wielu nie zadawałoby sobie trudu przyjmowania pokarmu dość często i w dostatecznej ilości i narażałoby się na utratę sił i życia. Smak zatem ma według planów Bożych służyć nie dogodzeniu zmysłom jednostki, lecz posilaniu i utrzymaniu przy życiu ciała ludzkiego, które nie mogłoby bez tego istnieć i się rozwijać. W podobny sposób objawił Bóg staranie i troskę o utrzymanie i rozwój rodu ludzkiego. Utrzymanie i wychowanie dzieci, zwłaszcza w większej liczbie, pociąga za sobą ogromne ciężary, wymaga wielu ofiar, trudów i poświęceń. Gdyby więc małżeństwo nie miało w sobie żadnej ponęty, wtedy jedni wyrzekaliby się go zupełnie, inni używaliby go tylko tak długo, póki by nie mieli dzieci w liczbie, jakiej sobie życzą. Następstwem tego byłby nie rozwój, ale stopniowy zanik ludzkości, jakby zniweczenie miłościwych zamiarów Bożych, by niebo zaludnić świętymi. Dlatego Bóg dał człowiekowi pragnienie utworzenia z drugim ścisłej spójni życiowej
i połączył obcowanie małżeńskie z silnym odczuciem zmysłowej rozkoszy, której ciało namiętnie pożąda. Ta więc skłonność do stosunku małżeńskiego wywiera na ogół tak potężny wpływ, że rzeczywiście ogromna większość ludzi temu wpływowi ulega i w związki małżeńskie wstępuje. Zatem owa przyjemność, którą Bóg małżeństwu przydał, dana jest człowiekowi przede wszystkim nie dla dogodzenia sobie samemu, lecz dla dobra ogółu. Gdyby bowiem wolno było człowiekowi używać rozkoszy małżeńskich, a przy tym ograniczać obowiązki rodzicielskie według własnego upodobania, to by tak postępowali prawie wszyscy, albo wszyscy bez wyjątku, i niweczyliby w ten sposób najświętsze plany Boże, dla których spełnienia owe rozkosze zostały stworzone. Bo co raz wolno, to wolno zawsze, a co wolno jednemu, tego drugiemu zabronić nie można. Dlatego Bóg sam musiał tego zabronić, szóstym przykazaniem Bożym. Zakazuje zaspokajania popędu płciowego poza prawowitym związkiem małżeńskim. Dziewiątym zaś przykazaniem, dobrowolnego pożądania i świadomego upodobania w tych rzeczach zabronionych. Przykazania te nie są czymś dowolnym, lecz mają swe uzasadnienie w prawach natury. Nigdy i pod żadnym warunkiem nie może być dozwolone zaspokajanie popędu, wywoływanie połączonej z nim rozkoszy, z pominięciem celu, do którego jedynie Bóg to uczucie przeznaczył. Zużywać i drażnić zdolności i siły, które służą do rozkrzewiania życia, zamiarem, by temu rozkrzewianiu zapobiec, a zatem zamiarem ich przeznaczeniu wprost przeciwnym, i w ten sposób zamykać niejako zbrodniczo jedyne źródło życia, to sprzeciwia się prawom natury i musi być zakazane. Kościół nie wymaga wcale, jak twierdzi jeden z pisarzy nowoczesnych, by rodzić tyle dzieci, ile to tylko jest możliwe. Przeczy tylko stanowczo, jakoby pierwszym i nienaruszalnym prawem małżonków było zażywanie przyjemności małżeńskich w każdych warunkach. Jeśli ważne okoliczności na to wskazują albo wprost wymagają, by żona chwilowo albo w zupełności unikała macierzyństwa, małżonkowie muszą wyrzec się tego, co Bóg w pierwszym rzędzie ustanowił dla rodzenia dzieci. Tego rodzaju wyrzeczenie się może w pewnych warunkach stać się obowiązkiem sumienia, mianowicie w przypadku zachowania zdrowia i życia małżonki. Żyć następnie jak brat i siostra w zupełnej wstrzemięźliwości jest wprawdzie obowiązkiem nader ciężkim, ale nie cofnie się przed nim prawdziwa pobożność i głęboka szlachetna miłość, a łaska sakramentalna niewątpliwie dostarczy potrzebnej siły z wysoka. Łatwy nawet stanie się ten obowiązek tym, co w częstej komunii świętej posilają się chlebem mocnych. Jasno stąd wynika, że w takich warunkach mąż nie ma prawa żądać od żony uległości małżeńskiej, ani też żona nie ma obowiązku zadośćuczynić takiemu żądaniu. Bóg przeznaczył w swej najmądrzejszej opatrzności każdemu małżeństwu te dzieci, które by na świat przyjść miały, jeśli by tylko rodzice żyli ze sobą wedle Jego przykazań. Niezawodnie uwzględnił przy tym wszystkie okoliczności, które by rodziców uprawniały albo i zobowiązywały zachowywać na krótszy lub dłuższy czas powściągliwość. Według wyraźnych słów świętego Pawła, wolno im za obopólną zgodą na pewien czas powstrzymać się od stosunku, by ten czas poświęcić modlitwie. Także inne względy mogą taką powściągliwość usprawiedliwić i uczynić moralnie dobrą.
jest z pewnością wolą Bożą, by ludzie w postępowaniu swoim roztropnie zwracali uwagę na zdrowie i zewnętrzne warunki życia, a zdarzyć się mogą okoliczności, w których roztropność wyraźnie nakazuje chrześcijańskim małżonkom w godziwy sposób starać się o to, by żona jakiś czas wolna była od nowych cierpień i trudów macierzyństwa. Wtedy też nie może być wolą Bożą, by w tym czasie rodziło się dziecko. Lecz nie o tym teraz będzie mowa. Jeśli zaznaczamy, że zbrodnią jest w sposób grzeszny zamykać dziecku drogę do istnienia, to mamy na myśli tylko te dzieci, którym Bóg chciał dać istnienie, a rodzice temu przeszkodzili, postępując niezgodnie z prawem Bożym. Każdy duszpasterz zrozumie i osądzi łagodnie rodziców, których ważne powody zmuszały do czasowego lub zupełnego wyrzeczenia się potomstwa, którzy dlatego szczerze usiłowali żyć w powściągliwości, ale mimo to czasem wyjątkowo postanowienia swego nie dotrzymali i upadli. Inaczej zaś musi osądzić rodziców, którym zupełnie brak dobrej woli, którzy żadnych nie używają środków umożliwiających życie powściągliwe, albo zwłaszcza tych, którzy jedynie obawiają się kłopotów z większą rodziną, a nie chcąc się wyrzec współżycia płciowego, ustawicznie małżeństwa nadużywają. To jest zbrodnia pod każdym względem. Jest zbrodnią względem własnego ciała, które się bezcześci i poniewiera. Z narzędzia Bożej pomocy twórczej robi się narzędzie zaspokojenia swej pożądliwości. Jest zbrodnią wobec małżonki, którą się poniża i która, zgadzając się na te zbrodnie, sama siebie robi niewolnicą zmysłów swego męża, bo wówczas mąż nie obchodzi się z nią jak z żoną, lecz jak z przedmiotem igraszki zmysłowej. Nie miłość ożywia rozpustnika, lecz bezwzględne samolubstwo, które własną chuć stawia ponad wszystko. Jest zbrodnią wobec małżeństwa, które się znieważa, bo ono wówczas przestaje być poświęconym źródłem życia ludzkiego, ogrodem wychowującym chrześcijan, a staje się miejscem zakazanej rozpusty. Jest zbrodnią wobec Kościoła, któremu odmawia się posług, do których z prawa Bożego jest się zobowiązanym. Małżeństwo stoi wówczas już nie na usługach Królestwa Bożego, lecz na usługach szatana, mężobójcy od początku. Jest zbrodnią wobec ludzkości, którą wbrew woli Bożej pozbawia się nieobliczalnych dobrodziejstw. Nie brak drzew genealogicznych, czyli rodowodów wykazujących, że od jednej pary małżeńskiej, żyjącej przed 100 laty, pochodzi dotąd już około 2000 ludzi. Gdyby rodzice owej pary nadużywali swego małżeństwa, wówczas nie tylko dzieciom tych dwojga, ale wszystkim ich potomkom aż do skończenia świata, przyjście na świat byłoby uniemożliwione. Cóż by to była za odpowiedzialność przez jedną niegodziwość tysiącom istot ludzkich, które Bóg chciał obdarzyć istnieniem, zamknąć drogę do życia i do wiecznego szczęścia. A przecież każde z tych niedopuszczonych do życia dzieci mogłoby wydać równie liczne potomstwo. Czym tacy rodzice zdołają się usprawiedliwić przed sądem Bożym? Właśnie na nim poznają, co grzesznym swym życiem zaprzepaścili na zawsze. Ale tu nie chodzi tylko o liczbę ludzi niedopuszczonych do istnienia. Rodzice nie mogą wiedzieć, jakie mógł mieć Bóg zamiary względem dziecka, które im chciał w swej dobroci powierzyć.
iluż to prawdziwych dobroczyńców ludzkości nie byłoby nigdy oglądało świata Bożego, gdyby ich rodzice liczbę swych dzieci samowolnie ograniczali. Święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, był 11. dzieckiem, święty Klemens Dworzak 12., święta Hildegarda 10., ksiądz Alban Stolz, jeden z najznakomitszych pisarzy religijnych XIX wieku, był 16. dzieckiem. A przecudny kwiatuszek świętości ostatniej dobry, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, 9. z rzędu dzieckiem swoich rodziców. Byłoby niewątpliwie straszliwą lekkomyślnością kręcić i manipulować koło bardzo skomplikowanej, a nieznanej sobie machiny, przestawiać dowolnie dla zabawy zwrotnicę torów wielkiej stacji kolejowej. Ależ nierównie większą zbrodnią jest wkraczać grzesznie w niedościgłe plany opatrzności Bożej i przez własną winę udaremniać istnienie ludziom, których Bóg chciał nim obdarzyć i w ten sposób niweczyć na zawsze zamiary, jakie Bóg miał względem tych ludzi, a ludzkości wyrządzać szkody nieobliczalne. Zbrodnia względem ojczyzny. Naród, który w zbrodniczy sposób samowolnie ogranicza liczbę potomstwa, skazuje sam siebie na zagładę w bliższej czy dalszej przyszłości. Tak stało się z Grecją, tak też ze światowładnym państwem rzymskim. Żadna wojna, żadna zaraza, żadna klęska katastrofalna nie zadaje narodom takiego ciosu, nie pochłania tylu ofiar, jak rozpowszechnione gwałcenie praw i obowiązków małżeńskich. Odstraszającym przykładem tego jest Francja, ale i inne narody w miarę upadku religijności zaczynają na sobie odczuwać tę gangrenę. Jest zbrodnią względem Boga samego, bo jest podeptaniem Jego najświętszej woli, przekroczeniem jednego z najdonioślejszych Jego przykazań, wypowiedzeniem Mu współpracy w Jego najmiłościwszych zamysłach, jest zbrodniczym nadużywaniem Jego boskich urządzeń. Jedynego przestępcę tego rodzaju, o którym wspomina Pismo Święte, ukarał Bóg nagłą śmiercią, a i dziś ściga te zbrodnie podobnymi karami, chociaż wiadomość o tym ze zrozumiałych powodów nie przedostaje się do publicznej wiadomości. W wielu wypadkach przybiera ten grzech szczególnie groźny charakter. Oto małżonkowie nie mający żadnej ochoty do przyjęcia na siebie trudów zwiększającej się rodziny, żyją w ciągłej wyrachowanej, świadomej i dobrowolnej sprzeczności z najświętszym prawem Bożym. Zazwyczaj ulega człowiek jakiejś silniejszej chwilowej pokusie, dopuszcza się czynu, którym się co dopiero jeszcze brzydził i za który wnet potem żałuje. W tym grzechu natomiast trwa w ustawicznej złej woli. Nie ma więc u takiego człowieka mowy o dobrej spowiedzi, jeśli swego zapatrywania stanowczo nie zmieni. Nie wolno mu myśleć z zadowoleniem o tym, że w grzeszny sposób zapobiegł większej liczbie dzieci. Owszem, powinien szczerze ubolewać, że tak postępował i mieć stanowczą wolę w przyszłości postępować inaczej. Każde upodobanie w tej niegodziwości, każde zgadzanie się z nią jest grzechem ciężkim. Małżonkowie, którzy w tym zakresie uporczywie odmawiają posłuszeństwa Bogu, sami zamykają sobie dostęp do godnego przyjęcia sakramentów świętych, bo jak długo w tym grzechu trwają, nie mogą otrzymać ważnego rozgrzeszenia. Wyłudzenie rozgrzeszenia w jakikolwiek sposób na nic im się nie przyda. Niektórzy małżonkowie tłumaczą swe postępowanie wyrokiem lekarza.
Są zapewne wypadki, jak już wspomnieliśmy, w których zdrowie, a nawet życie kobiety byłoby wystawione na niebezpieczeństwo, gdyby ponownie miała być matką. Nie da się jednak zaprzeczyć, że czasem lekarze są zbyt pochopni do wydawania tego rodzaju orzeczeń. W każdym zaś razie mogą tylko osądzić, czy dana kobieta dość jest zdrowa, by sprostać dalszym ciężarom macierzyństwa, lub nie. Stanowczo jednak nie do nich należy rozstrzygnięcie pytania, jakie postępowanie w razie ujemnego ich sądu jest dopuszczalne ze stanowiska moralności. Natomiast znowu zadaniem i obowiązkiem lekarzy jest zbadać i orzec, jakie następstwa pod względem zdrowotnym może pociągnąć za sobą sztuczne zapobieganie rodzeniu się dzieci. Autor dzieła nagrodzonego przez Wydział Lekarski jednej z uczelni niemieckich dochodzi na podstawie licznych świadectw profesorów do przekonania, że stosunek przerywany podczas współżycia małżonków jest niewątpliwie szkodliwym dla obydwu stron. Przede wszystkim cierpi na tym system nerwowy. W swym dziele Życie płciowe i rozrodczość ze stanowiska lekarskiego Sticker, profesor i doktor medycyny, powiada: nierodzenie i karmienie osłabia matkę i potomstwo, lecz raczej samowolne usuwanie się od tych obowiązków. To nie matki otoczone gromadką dzieci zamęczają małżonków narzekaniami, kaprysami i dolegliwościami bez końca. Niepokoją krewnych, gnębią służbę, jątrzą sąsiedztwo, wypełniają poczekalnie specjalistów od chorób nerwowych i kobiecych, hołdują pokryjomu alkoholowi, morfinie i kokainie, zaludniają z nudów sanatoria i kliniki, jeżdżą do kąpieli na świeże powietrze. To wszystko czynią obok kobiet z natury pozbawionych radości macierzyńskich, przede wszystkim te, które się tych radości samochcąc zupełnie lub częściowo pozbawiają. Ani ciąża, ani poród, ani obowiązki względem niemowląt nie wytwarzają owej armii chorób kobiecych w ściślejszym znaczeniu, lecz przyczynę ich stanowią prawie wyłącznie machinacje mające na celu zapobiec zapłodnieniu lub porodzeniu dziecka. Stąd trafne powiedzenie lekarza: kobiety chorują nie z powodu tych dzieci, które mają, lecz z powodu tych, których nie mają. Zaiste byłoby trudne do pojęcia, by człowiek ze swoim słabym rozumkiem musiał poprawiać tak zresztą wszędzie przedziwne, mądre zarządzenia opatrzności Bożej. I to w dziedzinie tej doniosłości, jaką jest rozkrzewianie rodzaju ludzkiego. Czyż już to nie jest mądrym urządzeniem Bożym, że w normalnych warunkach nie może pojawić się nowe dziecko pod sercem matki, póki ta wydatnie karmi własną piersią? Wybitni i znani na tym polu badacze przekonywująco wykazują na podstawie sumiennych dochodzeń, że najlepszym zdrowiem cieszą się matki trzymające się wiernie praw przyrodzonych. Rodziną więc wedle woli Bożej nie jest ani rodzina nadmiernie obarczona dziećmi, powstająca przez to, że w niej mąż nie zna żadnego umiarkowania, albo matka z jakiegoś powodu nie dopełnia naturalnego obowiązku karmienia, ani też nie jest nią rodzina nienaturalnie uboga w dzieci przez pogwałcenie praw przyrodzonych, lecz jest nią zgodnie z naturą żyjącą rodzina średnia, której liczba potomstwa jest wynikiem pogodzenia w niej miłości godnej człowieka z prawami życia. Inni twierdzą, że obecna ciężka walka o byt i przyszłość niepewną usprawiedliwia ograniczenie liczby dzieci. Wbrew temu twierdzeniu doświadczenie uczy jednak, że znowu rodzina żyjąca zgodnie z prawami natury
wychodzi na tym pod względem gospodarczym najtaniej. Głównym źródłem materialnego dobrobytu rodziny jest bowiem wydatna pracowitość, a ta niewątpliwie, zdaniem lekarzy, obniża się przez życie prawom przyrodzonym przeciwne. Następnie wszelkie sztuczne zabiegi, a nie mniej wynikłe stąd cierpienia i choroby, pochłaniają dużo pieniędzy. Jeszcze głębsza przyczyna tkwi, jak to jeszcze zobaczymy, w fałszywym pojmowaniu życia. Małżeństwa bezdzietne lub z małą rodziną wydają na stroje, zabawy i wyjazdy więcej, niż by tego wymagało wychowanie większej liczby dzieci, a przy tym wciąż jeszcze nie są zadowolone, bo im brak cichych, ale prawdziwych pociech domowego ogniska. Rodziny żyjące według Boga i natury nie popadają w nędzę. Pewnemu wolnomyślnemu dyrektorowi wielkiego szpitala ofiarowano znaczną kwotę na wsparcie takiej właśnie rodziny, która znajdzie się w krytycznym położeniu. Po 1,5 roku oświadczył, że jeszcze takiej rodziny nie znalazł. W żadnym razie nie można przytoczyć słusznego powodu, który by potrafił tę niegodziwość usprawiedliwić. Wszystkie te racje, którymi się ją osłania, mogą co najwyżej zalecić lub nakazać zupełną powściągliwość, nie mogą jednak grzechu uczynić dozwolonym. Niewątpliwie, że dzisiejsze czasy spotęgowały dla niejednego trudności utrzymania większej rodziny, czy to ze względu na mieszkanie, czy koszt wyżywienia. Mimo wszystko jednak trzeba stać nieugięcie przy zasadzie, że nadużycie małżeństwa jest zawsze grzechem. Nie masz tak gniotącej nędzy, ani zysku tak wielkiego, ani popędu tak niepohamowanego, by móc usprawiedliwić pogwałcenie naturalnego i Bożego prawa moralności. Świat bezbożny może postępowanie takie zachwalać jako roztropność i umiejętność życia, ale do takiej mądrości dają się zastosować słowa apostoła świętego Jakuba. Nie jest ta mądrość z góry stępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska. Jest raczej wynalazkiem tego, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa i był mężobójcą od początku. Uznanie, że to nadużycie zawsze jest grzeszne, że trzymanie się go czyni życie pasmem występków, sprawi z pewnością, że sumienni małżonkowie znajdą w trudnym położeniu odpowiedni sposób, by jednak prawa Bożego nie przekraczać. Wszak sakrament, który przyjęli, niezawodnie dostarczy im nadprzyrodzonych sił i ofiarności do należytego spełniania ich obowiązków. Wierzący małżonkowie wiedzą także, ile pomocy znaleźć mogą w uczestniczeniu we mszy świętej i częstej komunii świętej, by nie znieważyć świętości swojego stanu. Właściwy i najgłębszy powód tej zniewagi tkwi prawie zawsze, jak już wspomnieliśmy, w zupełnie fałszywym pojmowaniu życia. Nieokiełznana żądza, wyrachowany egoizm i chciwość, tchórzostwo przed trudem i ofiarą wiodą do tego, by zuchwale stawać w poprzek twórczej woli Bożej, gwałcić prawa natury, udaremniać główne zadanie małżeństwa, obdzierać je z jego świętości, szerzyć klęskę niepłodności i zmniejszać liczbę dzieci. Pozwolono sobie wszczepić zarazę ludzi złego świata, którzy, nie uznając wieczności, pojmują życie wyłącznie jako sposobność do używania i przyjemności. Traci się pojęcie oszczędności, prostoty i poprzestawania na małym. Słyszeć się nie chce o jakimś ograniczaniu się lub odmawianiu sobie.
zapomniało się stawiać grobli według stawu, a szczęścia szukać w sumiennym spełnianiu obowiązków. Życie ponad stan stało się regułą powszechną. Już nie pamięta się, że nam tu na ziemi trzeba przez zaparcie siebie i codzienne dźwiganie krzyża zdobywać niebo, że przez wszystkie udręki macierzyństwa niewiasta zbawiona będzie, dając życie dzieciom. W zaślepieniu nie widzi się, że droga szeroka, po której kroczy się tak wygodnie, wiedzie na zatracenie. I dlatego myśli, mówi i postępuje się zupełnie tak samo, jak ci, którzy zgoła nie posiadają wiary w Boga i w życie wieczne. Czy jednak wówczas nie unosi się nad takimi małżonkami straszliwe biada, jako nad tymi, którzy według słów proroka pańskiego przymierze zawarli ze śmiercią, a układ z piekłem? Czy nie sprawdza się na nich nieraz dosłownie słowo psalmisty: umiłowali przekleństwo, niechże ono na nich spadnie, nie chcieli błogosławieństwa, niechże ono dalekim od nich będzie. Przeoblekli się w przekleństwo jako w szatę, niechże więc ono wejdzie jako woda we wnętrzności ich, jako oliwa aż w kości ich. O jak straszliwie wypełnia się na takich rodzinach owo przekleństwo, bo to zamiast dzieci, których się nie chciało, wdzierają się w koło rodzinne jakieś potęgi ciemne, jakby duchy mściciele. Choroby fizyczne, zaburzenia umysłowe i rozterki duchowe, spory małżeńskie, wyrzuty sumienia i nad całym życiem rodzinnym rozpościera swój mrok czarna i ciężka chmura przekleństwa, przekleństwa grzechu śmiertelnego. Cięższym jeszcze grzechem niż ten, przez który rodzice występują przeciw życiu dziecięcia, zanim mu je dali, jest ów grzech tajemny odbierania życia dziecku, zanim ono ujrzało światło dzienne. Czyni on rodziców mordercami w całym tego słowa znaczeniu, co też i ustawy państwowe niektórych państw każą, jako zbrodnie przeciw życiu ludzkiemu. Jest zupełnie powszechne zdanie teologów, że w pierwszej chwili zawiązania się życia ludzkiego, przez połączenie się rodzących pierwiastków ojca i matki, Bóg wlewa w to nowe życie duszę nieśmiertelną. Jest więc oczywistą zbrodnią wdzierać się zuchwale w ów przybytek budzącego się życia i zamieniać go gwałtownie w przybytek śmierci. Kościół obłożył klątwą wszystkich, którzy tej zbrodni się dopuszczają albo tylko w jej spełnieniu biorą udział. Już sam zamiar, zalecenie, przyzwolenie lub pochwalenie, każde usiłowanie i pomoc w tej sprawie jest grzechem ciężkim, choćby nawet zamierzonego celu nie osiągnięto. Zaiste, smutny to objaw naszych czasów, że doszły aż do najskrawszego zboczenia pogaństwa, do dzieciobójstwa. Z oburzeniem dowiadywaliśmy się, że pogańscy Fenicjanie składali bożkowi Molochowi dzieci na ofiarę. Posąg bożka, cały ulany z metalu, miał postać ludzką z wyciągniętymi przed siebie ramionami. Gdy ogień rozniecony wewnątrz rozpalił cały posąg, kładziono mu w ramiona dzieci, które po nich staczały się do płonącego wnętrza. Matki musiały na to patrzeć i nie wolno im było ani jęczeć, ani płakać pod groźbą utraty czci. Dziś takim bożkiem jest chęć używania i przyjemności, których efektem codziennie według obliczeń lekarzy ofiaruje się tysiące dzieci,
a rodzice są przy tym i nie jęczą, nie płaczą, tylko się cieszą, że się pozbyli niewygodnego ciężaru. Ponadto nie ulega żadnej wątpliwości, że gwałtowny ten zabieg aborcji połączony jest z wielkim niebezpieczeństwem dla matki. Nie jedna przypłaciła to życiem, inne odniosły stąd przykre, nieuleczalne następstwa dla swego zdrowia. Do nich dołączają się gorzkie wyrzuty sumienia, nigdy nie milknące skargi przeciw samemu sobie, że się taki czyn spełniło. Ustawicznie staje przed oczyma duszy owo dziecię, jako niemy oskarżyciel. Ale w rzeczywistości nigdy go matka oglądać nie będzie. Bez chrztu nie może dojść do wiecznej szczęśliwości, a przecież to dziecko jest jej dzieckiem, bo pod jej sercem się poczęło. Wstrząsający jest widok matki, która ulegając różnym wpływom i namowom, dała się zwieść, by tej zbrodni dokonać. A potem, po aborcji, po zabójstwie, wśród zgryzot sumienia i gorzkich łez zapewnia: nigdy więcej. Raczej wolę wszystko wycierpieć i doznać, niż kiedykolwiek jeszcze stać się morderczynią własnego dziecka. Gdy dwoje ludzi zawiera ze sobą związek na całe życie, to niejako nad ich głowami wychylają się z przestworza możliwości duszyczki dziecięce na kształt skrzydlatych aniołków, a za nimi inne, coraz dalsze, coraz liczniejsze roje dusz ich dzieci i dzieci tamtych, wszystkich dalszych pokoleń, które Bóg przez nich chce wyprowadzić na widownię świata, jeśli będą żyli według Jego najświętszej woli. I z tego nieprzeliczonego roju dusz idzie ku nim tęskne, błagalne wołanie: Ojcze, Matko, dajcie nam żyć i oglądać światło Boże na ziemi i w niebie. I czyż można przypuścić, że ludzie, którym serce w piersiach bije, że ojciec lub matka mogą na takie wołanie odpowiadać z niechęcią: za dużo was, jesteście mi niepotrzebni, po co mi brać na siebie ten ciężar i tę odpowiedzialność? Cóż mnie to może obchodzić, że wy nigdy życia i nieba oglądać nie będziecie? Mnie tu samemu dobrze, tylko tak mogę sobie życia użyć. Na waszym szczęściu mi nie zależy. Z bolesnym smutkiem znikają główki dziecięce w przestworzach wśród cichej skargi. Więc nigdy dla nas nie wybije godzina narodzin, nigdy nie zabłyśnie dla nas promyk Słońca Bożego, nigdy dla nas nie otworzy się podwoje niebios. Bo nasi rodzice nie życzyli nam tego szczęścia. Nigdy, o nigdy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten czas. Spraw, abym każdego dnia bardziej kochał Ciebie i bliźnich. Królowo rodzin, módl się za nami. Wysłuchane rozmyślania pochodzą z książki ojca Hardego Schilgena Na usługach Stwórcy. Pełna wersja książki, audiobook oraz pozostałe wartościowe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.